Dzień dobry wszystkim. Za chwilkę zaczynamy rozmowę z panem posłem Andrzejem Sośnierzem o planie Sośnierza. Poczekamy dosłownie minutę, dwie, trzy, aż zgromadzi się trochę osób i dokładnie za chwilę będziemy zaczynać. Jeszcze jakieś minuta, dwie. Przyznam, że trochę dziwnie zawsze czuję się w tej nowej roli, kiedy to ja zadaję pytania, a nie ktoś mi zadaje pytania, ale mam nadzieję, że w miarę szybko się przestawi. Już mamy prawie 1000 osób na starcie. Dzisiaj porozmawiamy, wyjątkowa rozmowa, ponieważ po raz pierwszy będziemy rozmawiać z aktywnym politykiem i też z przeciwnego obozu, z członkiem Zjednoczonej Prawicy, z członkiem Porozumienia Jarosława Gowina, w związku z czym rozmowa może być ciekawa. Chociaż zastanawiające może być to, że podejrzewam, że może się okazać, że w wielu sprawach będziemy się zgadzali. Już ponad 1000 osób mamy, czekamy jeszcze półtorej minuty i będziemy zaczynać. Zaraz połączymy się z panem posłem, z byłym prezesem NFZ-u oraz, co również ciekawe, z ojcem naszego posła Konfederacji, Dobromira Sośnierza. Nie wiem, do której dzisiaj. Myślę, że nie będziemy zajmować panu posłowi całego wieczoru, więc spodziewam się krótszej transmisji niż poprzedniej. Poprzednio chyba 2 godziny rozmawialiśmy z Krzysztofem Szczawińskim. Dzisiaj myślę, że będzie krócej. Dobra, jeszcze pół minuty i ruszam. Dobry wieczór. 10 sekund i zaczynam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest pan Andrzej Sośnierz, lekarz, poseł Porozumienia Jarosława Gowina, były prezes NFZ-u, ojciec Dobromira Sośnierza oraz autor planu Sośnierza na jednoczesne uratowanie naszego zdrowia oraz gospodarki. Bardzo miło mi, że postanowił poświęcić pan dla nas ten sobotni wieczór. I żeby nie marnować pana czasu, od razu zadam pierwsze pytanie. Od 1,5 miesiąca mamy zamknięte granice, wiele osób nie pracuje, gospodarka stanęła, ludzie tracą pracę, ludzie tracą firmy. Bardzo drogo kupujemy czas. I takie pytanie, na co wykorzystujemy ten czas, za który tak drogo płacimy? No właśnie, to jest powodem, że opublikowałem plan, dlatego że nie spodziewałem się, że tak będziemy marnować ten czas. A to nie tylko takie marnotrawstwo, które no dobra, no, poczekamy, ale to nas niezwykle dużo będzie jeszcze kosztowało. Zamrożenie gospodarki, no wybraliśmy taką bardzo trudną i chyba kosztowną drogę do walki, no właśnie, do odnoszenia się do tej epidemii. I natomiast nie przystąpiliśmy do walki, bo jest to raczej ciągle obrona. I tak na początku trzeba było, na początku, kiedy nie wiedzieliśmy, no jeszcze, chociaż były już doświadczenia innych krajów, ale można przyznać, no brońmy się, bronimy się. No ale potem trzeba ten problem zaatakować, bo tak długo w tych okopach możemy pozostawać. No niektóre kraje może mogą i długo, ale pytanie, na ile nam starczy pieniędzy, żeby ciągle, żeby dokładać do tego przedsięwzięcia, bo jednak to będzie nas niewątpliwie kosztowało. No, ogłoszenie tarczy antykryzysowej pokazało, że trzeba będzie wielkich pieniędzy no, dołożyć do gospodarki, dołożyć, no, podarować przedsiębiorcom, żeby to wszystko
uratować. Więc te koszty będą ogromne. A skąd pieniądze się biorą w państwie? No niestety od tych przedsiębiorców. Więc tutaj trochę to wszystko się zapętla i gdybyśmy mieli duże zapasy, no to czekajmy sobie tak nie wiadomo ile, ale my chyba takich zapasów nie mamy. Zresztą to wszystko nie na tym powinno polegać. Więc ja postanowiłem, nie mogąc doprosić się dojść do ucha aktualnie rządzących, chociaż jestem w koalicji rządzącej, ale to nie jest takie proste, to postanowiłem ten plan upublicznić i wezwać do jego realizacji. Chodzi mi o zaatakowanie problemu do możliwie jak najszybsze skrócenie tego czasu obezwładnienia nas wszystkich. Zresztą to ma konsekwencje nie tylko gospodarcze, ale zdrowotne, społeczne, więzi międzyludzkie. Tutaj będą też w różny sposób naruszane wszystkie przyzwyczajenia, także skutki będą nie tylko gospodarcze. I dlatego opublikowałem swój plan, który generalnie, gdyby go tak ująć, to jest przejście do ofensywy, kierując się doświadczeniami z innych krajów, bo to nie jest tak, że cały świat tylko tak głupio nie robi, jak my, bo nazywam głupio, bo w Europie tośmy tam trochę pogłupieli wszyscy. Natomiast są i w Europie dobre przykłady, jak na przykład Islandii, nawet pobliskich Czech. Niemcy się późno obudzili, ale się w końcu obudzili, zaczęli działać lepiej. Słowacy całkiem nieźle sobie dają radę z tą epidemią, a z odległych krajów, no to Korea, Tajwan, to są inspirujące przypadki. Nie musimy brać przykład z najgorszych i czasem ktoś mówi, no oni robią jeszcze mniej testów, albo oni jeszcze mają gorzej. No to zawsze jest ktoś głupszy i kto mówi, on jest głupszy ode mnie, no ale czy jesteś mądry? Więc chciałbym tu zainspirować to, żebyśmy przystąpili do ofensywy. No właśnie, bo z ostatnich wypowiedzi pana ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego wywiera takie bardzo niepokojące wrażenie, że obecny stan rzeczy może jeszcze się bardzo długo utrzymać. Niedawno słyszeliśmy o tym, że pomysł jest taki, żebyśmy z domu w maseczkach wychodzili jeszcze przez dobre 2 lata. Z kolei wczoraj dowiedzieliśmy się, że przenoszono już wcześniej z kwietnia na maj, a następnie na czerwiec i lipiec przewidywany szczyt zachorowań może wystąpić dopiero jesienią, co oznacza, że być może nasz rząd szykuje się na bardzo długą walkę z wirusem. Jaki jest pana horyzont czasowy, wdrożenie pana metody, też zaraz zapytam, jak ona miałaby wyglądać, ile czasu by kosztowało, żebyśmy uporali się z wirusem, stosując pana podejście? No przede wszystkim my nie znamy prawdziwego stanu rzeczy. My mamy komunikaty, a czasem tak no, ironizuję, że Ministerstwo Zdrowia specjalizuje się w mówieniu, jest źle i będzie jeszcze gorzej. No takie kasandry to my możemy sobie zafundować trochę tych kasandr, ale to nic konstruktywnego. No i codziennie dowiadujemy się, że jest gorzej. I jak jest gorzej, to naraz mówimy, będziemy odmrażać gospodarkę. Odmrażamy gospodarkę w formie udostępnienia lasów, parków i w tej chwili zaś boisk. No to ładne mi odmrażanie gospodarki. No jeśli to tak się nazywa, to możemy jeszcze wiele rzeczy tak odmrażać. Więc my nie znamy prawdziwego stanu rzeczy. Nie dlatego, że jest taki spisek, że ukrywamy to, tylko po prostu nie mamy narzędzi do jego tutaj rozpoznania. O co chodzi? Przeglądając, jak kraje się odnosiły do tej epidemii, jakie były tam wyniki, no to w jakiś sposób i przyjmując, że śmiertelność w tym schorzeniu będzie mniej więcej podobna w różnych krajach, to można sądzić, że śmiertelność, czyli ile osób umrze wśród tych, którzy zakazili się, wynosi około 1%. Tak, w tych krajach, które były intensywnie to podjęły, to taka mniej więcej jest liczba, prawdopodobnie będzie jeszcze niższa. Więc jeżeli przyjąć, że śmiertelność jest 1%, to jeśli mamy dzisiaj 500 zmarłych, to znaczy, że mamy 50 tysięcy zakażonych. I myślę, że to jest liczba niedoszacowana. Wykryliśmy 40 tysięcy, a reszta, no właśnie, co zresztą, reszta 40 tysięcy chodzi wśród nas, część może sama wyzdrowiała i rozsiewa epidemię. I tak słabo wykrywając zakażonych, my coraz więcej w tłum puszczamy tych zakażonych,
których nie monitorujemy. Więc w związku z tym na dzisiaj, czy mamy plato, czy mamy wypłaszczenie, czy mamy wzrost, nie wiemy, bo my nieskutecznie wykrywamy zakażonych. I w związku z tym ja proponuję, no cały plan składa się z kilku elementów. Jeszcze taka dygresja, uważam, żeśmy nieźle przespali ten czas. Mamy gdzieś miesiąc opóźnienia, mogliśmy działać inaczej i właśnie w wielu działaniach jesteśmy znacznie opóźnieni. Ja o kwarantannach i izolacyjnych mówiłem już 5 tygodni temu, też się nie mogłem doprosić do otwarcia czegoś ucha. Teraz może, jeśli pan pozwoli, w skrócie, na czym mój plan polega. Przede wszystkim rozpoznać zakażonych. Początkowa faza defensywna polega na tym, że cały naród chroni się przed garstką zakażonych, no i 30 milionów Polaków przyjmuje na siebie restrykcje poważne, a wśród nich tam burszuje tych kilkuset zakażonych. Taki był początek. Więc, no, ale inaczej nie można było. Tylko, że odwróćmy sytuację. Wyłówmy tych wszystkich zakażonych i ich oddzielmy od społeczeństwa, a społeczeństwo niech funkcjonuje normalnie. Wyłapując za każdym razem tego, który jest zakażony. Żeby tego dokonać, potrzebujemy przede wszystkim nauczyć się wyłapywać wszystkich zakażonych poprzez kontakty tej osoby, która przywiozła ten wirus, czy to jeden, czy dwa, czy trzech, jeden z Niemiec, drugi skąd. No zresztą dobre prowadzenie badań wirusologicznych też nam pokazuje, z którego kraju jest przywieziony i z którego miejsca jest przywieziony ten wirus. Islandczycy, mała populacja, ale doskonale to zrobili. Oni wiedzieli, że do nich przywieziony został wirus z Włoch i z Niemiec, bo to się poznaje, po genomie można to rozpoznać. Rozpoznali, że mają 40 różnych mutacji tego tam wirusa u siebie, czy nawet trochę więcej. I takie skrupulatne badania pozwalają bardzo dużo widzieć i kontrolować cały ten proces. Ale wróćmy do problemu, czyli tak, musimy nauczyć się wyławiać ze społeczeństwa wszystkich zakażonych, czyli zakażony i wszystkie jego kontakty, bo wirus się przenosi z człowieka na człowieka. On inaczej nie przejdzie na innego niż tylko z innego człowieka. I to jeszcze w tej fazie, kiedy ktoś jest aktywnie wydziela te wirusy, czyli gdzieś 5., 6., 7. dzień po zakażeniu. To można uzyskać metodą koreańską, nie tylko tam na Tajwanie, to potem też stosowano, czyli używając telefonii komórkowej, dwa telefony blisko siebie, to znaczy kontakt. Oczywiście tutaj budzą się wolnościowcy, mówią, inwigilacja społeczeństwa. Nie jest to tak do końca. Proszę zwrócić uwagę, że tak, rozmawiamy z zakażonym i mówimy mu, proszę pana, jest pan zakażony, czy pozwoli pan wszystkie swoje kontakty rozpoznać, bo pan nie wie, albo czasem nie pamięta wszystkich. Przypuszczam, że większość osób się zgodzi. My rozpoznajemy kontakty dwóch telefonów, ale nie osób. My jeszcze nie wiemy. My tutaj żadnego nawet osobowych danych nie mamy, bo nie wiemy, kto posługiwał się telefonem. To, że on należy do kogoś, to wcale jeszcze nie znaczy, że on go używał. Jest wiele osób, które używa cudze telefony albo nawet na kogoś zarejestrowany, na kogoś innego. My na początku nie rozpoznajemy osoby, tylko numer telefonu. Więc następnie nawiązujemy kontakt z osobą, która ten numer telefonu używa i powiadamiamy go. Proszę pana, miał pan pecha 5 dni temu, 1 dzień temu miał pan kontakt z osobą zakażoną. I po nitce do kłębka uzgadniamy z tą osobą, czy jego dane będziemy używać. On może powiedzieć, nie, odszepcie się ode mnie, nie życzę sobie dalszych kontaktów. No i no, nieodpowiedzialna postawa, ale być może będziemy wtedy uwięzieni w tym RODO i w tej dyskrecji. Ale przypuszczam, że to będzie rzadka reakcja. Większość osób zgodzi się mało. Zaproponujemy mu badanie, proszę się zgłosić tu i tu, o tej i tej godzinie, 10:55 precyzyjnie i pan tam się, lub też inaczej, przyjedzie do pana zespół przeciwepidemiczny. Może skończę ten długi wywód w zakresie rozpoznania i tych wątpliwości odnośnie wolności, bo mamy sytuację nadzwyczajną. Zresztą na wojnie, jeśli byśmy się tak bawili, no to dzwonimy tam do żołnierzy i okopu przeciwnego, czy pozwolicie tam do siebie strzelać. No nie, no, troszkę chyba w Stanach z takich nadzwyczajnych obowiązują inne reguły gry.
Więc tak jak czasami żartuję, że minister mówi o rekomendacjach, to ja generał mówię, dzisiaj rekomenduję żołnierze atak na przeciwnika. No to za, kto przeciw. No ludzie, no nie bądźmy naiwni. W stanach nadzwyczajnych wydaje się polecenia, rozkazy, i żeby tą wojnę z wirusem wygrać. Przepraszam za długi wywód w tej pierwszej części, bo ona budzi kontrowersje, ale to ona jest jedyna skuteczna metoda, żeby wyłowić ze społeczeństwa wszystkie kontakty poprzez wywiad bezpośredni i poprzez ten. Kto to ma zrobić? Musimy zbudować kilkaset zespołów przeciwepidemicznych. Każdy zespół dostanie do opieki dwóch, trzech, pięciu zakażonych, nawiąże kontakt ze wszystkimi jego kontaktami. No i będzie opiekował się tą całą grupą. To będzie kilkaset osób, które trzeba będzie z nimi coś zrobić. Więc po pierwsze tak, wyłowiliśmy zakażonych. Po drugie, wszystkie potencjalnie możliwe kontakty danej osoby, czyli potencjalnie możliwych zakażonych. Następnie tych zakażonych w zależności od intensywności kontaktu albo kierujemy na kwarantannę izolacyjną, bo nie w domu, jak on będzie zakażony, to zarazi za chwilę żonę, dzieci pójdą na zewnątrz i znów to rozniosą, czy też żona pójdzie na zakupy. Więc kwarantanna izolacyjna. Po 5-6 dniach od kontaktu wykonanie testu i znów trzeba zbudować całą wydolną strukturę testowania i tego też nie zrobiliśmy. Mamy tam bodajże te 20 tysięcy możliwości. Też zresztą dziwnie brzmi to, jeśli mamy 90 laboratoriów, a wykonujemy kilkanaście tysięcy badań, no to każde laboratorium po 100. Każde laboratorium powinno 1000-2000 dziennie robić, a nie tam jakieś liche 100, które tu ludzie średnio na to się zanosi. Więc krótko, wyłowienie zakażonego, izolowanie jego, zrobienie testu i po tygodniu, 6-8 dniach decyzja. Zakażony pozostaje na kwarantannie, niezakażony do domu, do pracy. I jeżeli nauczymy się tak wyławiać, to wyzwolimy społeczeństwo od tych zakażonych. Oczywiście to mówię w dużym skrócie, bo tam do 100% w tak dużej populacji nie da się wyłowić. I wtedy powiemy pozostałym, pracujcie normalnie, my czuwamy, potrafimy wyłowić wszystkich potencjalnie groźnych i jeżeli nowy ogniwo się pojawi, to my go znów zadepczemy, w cudzysłowie oczywiście, i wyłowimy, wy możecie pracować normalnie, a my czuwamy i pilnujemy każdego nowego ogniska zakaźnego i w związku z tym dziennie będziemy mieć tam może kilkanaście przypadków nowych w Polsce, reszta pracuje normalnie. Taka jest moja idea. Oczywiście ja to mówię w pewnym uproszczeniu, skrócie, bo za każdym z tych czynności ciągnie się tam jakieś pasmo działań, które trzeba zrobić, ale może nie będę go tak wyłuszczał, no bo za długo zdaje się mówię. Na pewno nie. Tutaj nie jesteśmy w telewizji, mamy dużo czasu, więc może pan zupełnie swobodnie rozwijać moją myśl. Mam kilka pytań do tego planu. Pierwsze jest takie. Rozumiem, że wdrożenie tego na samym początku byłoby w miarę proste. Gdy załóżmy chorych było kilkadziesiąt czy kilkaset osób, to namierzenie ich i śledzenie ich kontaktów wydaje się wykonalne. Ale jeżeli obecnie tych wytestowanych mamy 10 tysięcy, a tych niewytestowanych kilkadziesiąt kolejnych tysięcy, to w jaki sposób mielibyśmy ich znaleźć? Bo plan jest taki, że patrzymy na telefony komórkowe osób, o których już wiemy, że mają wirusa i staramy się zobaczyć, kogo mogli zarazić. Ale w jaki sposób mamy wyłowić te kilkadziesiąt tysięcy osób, o których wiemy, że one są chore, ale nie wiemy, kim ci ludzie są? No to jest już problem, bo przespaliśmy ten moment. Proszę zwrócić uwagę, zamykając granicę, mogliśmy od razu te wycieczki z zagranicy dawać do izolatoriów, ale to mogły być hotele, bardzo luksusowe nawet, mogły być sanatoria. I tutaj znów dygresja. Dzięki temu i te hotele, i te sanatoria miałyby przerób, byłyby płacone, załóżmy za dniówkę za 100 zł. One by miały 100% obłożenie, byliby zachwyceni, mam nadzieję, właściciele, że nie musieliby po rękę po zasiłek wyciągać, tylko by po prostu mieli płacone za to i tam jeszcze kucharka by pracowała, kuchnia by pracowała, jeszcze by żywienie by było. No, bardzo to wszystko byłoby efektywne, a ta struktura, no teraz już częściowo wykorzystywana, stoi wolna. Hotelarz, w którym podpisałbym umowę na pół roku, że będzie tam
pełne ułożenie, no byłby chyba zadowolony z czegoś takiego. No w tym niemniej przespaliśmy ten moment, bo te wycieczki nie do domu, tylko do sanatorium trzeba było posłać i po kilku dniach większość, prawdopodobnie 90% mogłaby jechać do domu i już byłaby wolna od wirusa. Więc teraz będzie trudniej. Tak jest. Teraz będzie, słusznie pan zauważył. W związku z tym, żeby teraz tego dokonać, zająłbym się przede wszystkim wszystkimi nowymi zakażeniami. Te stare już odłożył, bo trzeba też te już dokonane zakażenia, i dla im wykonywałbym inny rodzaj testu. Mianowicie testu odpornościowego. Czy oni są już uodpornieni? Bo jeśli będą uodpornieni, a to się rodzi tam po jakichś dniach, to wtedy oni już zaczynają być inną populacją. Znów odwrotnie, oni mogą by się przydać do walki z epidemią, jako ochotnicy na przykład, lub też dostarczać osocza dla tych, którzy, jeśli by taką zgodę wyrazili, dla tych, którzy są już zakażeni, bo taka metoda też jest stosowana, że z osocza osób zakażonych i uodpornionych mogłoby służyć do ratowania życia i zdrowia tych, którzy ciężko przechorowują tą epidemię. Więc podzieliłbym tą populację na dwie części. Tych, którzy już wiemy, że byli i oni byli nawet niektórzy dość dawno, ich przebadałbym testem odpornościowym. To jest inny test, bo minister zdrowia też mówiąc o testach, no mamy tutaj wielkie zamieszanie. Mamy trzy rodzaje w tej chwili testów. Testy i jak minister mówi, kupiliśmy 800 tysięcy, no mówię, o jak dobrze, że kupił 800 tysięcy, ale on kupił tych testów immunologicznych, więc tu trzeba rozróżnić. Mamy trzy testy. Testy genetyczne, które wykrywają, czy jest wirus w tobie, teraz w tej chwili i czy on się już, czy już go wydzielasz, bo jeśli masz go jeszcze wewnątrz komórek w pierwszych dniach, to go jeszcze nie wydzielasz. To jest pierwszy test. On jest najbardziej ważny w tej pierwszej fazie. Drugie testy immunologiczne, czyli mówią, jesteś już odporny na wirusa i być może tydzień temu, tydzień dalej, dwa tygodnie, może miesiąc temu zetknąłeś się z wirusem i jesteś odporny. I trzeci rodzaj testów, który wykrywa antygenowy, który wykrywa, że prawdopodobnie masz w sobie wirusa, ale z mniejszą dokładnością. Więc najbardziej w tej pierwszej fazie potrzebne są te testy genetyczne. Tu znów dygresja, testy genetyczne polskie na razie są jednogenowe. Te najlepsze testy to są trzygenowe, które niestety na razie Chińczycy produkują. My jeszcze nie potrafimy, ale za chwilę nasi też zrobią. Niech badają, bo to nam się przydadzą, te polskie testy przez najbliższe wiele miesięcy, może nawet lata. Więc dobrze, że tam zaczęły się te badania. Ale wracam do pańskiego pytania, czyli zacząłbym od nowych zachorowań i te wszystkie z tymi nowymi postąpiłbym tak, jak panu tutaj przedstawiłem w pierwszej części. Z tymi zakażonymi już dawniej, wcześniej wykrytymi, postąpiłbym raczej testując ich testami odpornościowymi, badając, czy są odporni. No i jeszcze też trzeba wykonać testy genetyczne, żeby sprawdzić, czy mimo, że są odporni, to jednak nadal nie wydzielają tych wirusów. Ale raczej chyba nie. Tym niemniej trzeba to zrobić, bo doświadczenie pokazuje, że niektórzy mimo, że już tam się odpornili, to nadal jeszcze tych wirusów tam trochę w sobie mają i są nadal niebezpieczni. Jest to cały złożony system działań, ale na Boga, no zróbmy w końcu coś, a nie siedźmy i o na Boga i czekajmy, aż to się wszystko skończy. Nie? Więc tu to są przedsięwzięcia skomplikowane i dlatego trzeba pełnomocnika do walki z tą epidemią, bo nie żeby on tam rekomendował, żeby tam opowiadał, zróbmy może to, wstawmy te maseczki, no też takie zabawy z tym wszystkim, nie chodźcie do lasu, bo no chodźcie do lasu, tylko że trzeba aktywnie podjąć, trzeba stworzyć strukturę zespołów przeciwepidemicznych do opieki nad aktualnie zakażonymi. Trzeba stworzyć zespoły do pobierania próbek, bo to jest następna nasza słaba. Minister mówi, nie wiem dlaczego robimy tak mało testów. No bo nie mamy, bo struktury pobierania są. Nie. Jak minister nie wie, no to po co jest minister, daj Boga? No przecież no, kto to ma zbadać? Nie? No więc lepiej, żeby to było. Trzeba powołać pełnomocnika, który będzie szybko, skutecznie działał i to wszystko opanuje. Więc to trzeba, jeszcze raz mówię, zespoły przeciwepidemiczne opiekujące się zakażonym i jego kontaktami, zespoły do pobierania próbek,
czy to wyjazdowe, które ja preferuję, czy to stacjonarne, do których trzeba przyjść. Trzeba stworzyć strukturę izolacyjną, czyli czterostopniową, no i trzeba stworzyć skuteczną sieć badań laboratoryjnych, tych testowych, tych pierwszych genetycznych. I ona musi być wydolna i rozbudowywana stopniowo, bo tego trzeba będzie coraz więcej. Jeżeli mówimy o badaniu wszystkich pracowników ochrony zdrowia, to to jest kilkaset tysięcy osób. Złościmy się i opozycja przeciwko, głosowaliście przeciwko badaniu pracowników ochrony zdrowia. My różne szlachetne rzeczy możemy pouchwalać, żeby wszyscy byli zdrowi, ale jeżeli nie mamy struktury, która jest w stanie wykonać tyle testów, to sobie możemy pouchwalać, że wszyscy pracownicy ochrony zdrowia mają być przebadani, ale oni nie mają być gdzie przebadani. Więc takie szlachetne życzenie można sobie uchwalić, tylko ono będzie niewykonalne. To będzie papierowy przepis, bo jeżeli wykonujemy 10 tysięcy dziennie, a struktura może wykonać 20, no to jak zrobić 100 tysięcy dziennie, kiedy tylu pracowników ochrony zdrowia być może by potrzebowało, gdybyśmy mieli co 5 dni tam mieli wykonywać, a ich jest tam 300-400 tysięcy. Nie? Więc to wszystko tak brzmi. Przespaliśmy czas, ale w jakimś momencie trzeba ruszyć, bo jeśli zapowiadamy, że jesienią będzie nowa fala, to będzie jeszcze gorzej, a jakoś tą gospodarkę musimy odblokować, wzbudzając zaufanie w społeczeństwie. Słuchajcie, my panujemy nad sytuacją. Każdy nowy przypadek chwytamy w zarodku i go tłumimy. Przyleptujemy ten mały ogieniek, a wy idźcie do pracy. Czy pana model zakłada natychmiastowe odmrożenie gospodarki, czy też ten etap mógłby nastąpić dopiero po jakimś czasie aktywnego wyłapywania osób zarażonych? Ja zakładam, że to będzie około 40 dni na to potrzeba, żeby całkowicie poluzować rygory, bo społeczeństwo tak wystraszone, słusznie lub nie, ale może bardziej nastraszone niż trzeba było, i musi uwierzyć, że jest bezpieczne. A uwierzy wtedy, kiedy dostanie informację. Witam pana, telefon, dzień dobry panu, miał pan kontakt, 5 metrów od pana przeszedł zakażony, proszę uważać, zwrócić uwagę na swoje objawy. Nie? I jak ludzie zaczną dostawać tego typu informacje, nawet nie muszę go od nazwiska znać, tylko go informuję, że 5 metrów od pańskiego telefonu miał pan 10 minut kontaktu z tam zakażonym, ale to jest daleko, więc pewnie się pan nie zakaził, to ludzie uwierzą w to, że państwo panuje nad sytuacją, że są bezpieczni i mogą spokojnie iść do pracy. Bo inaczej, jak myśmy już tak wszystkich wystraszyli, no to a teraz naraz, kiedy jest wzrost zachorowań, co minister mówi, że będziemy odmrażać gospodarkę, czy pan premier, no to nie bardzo to się kupy trzyma, przepraszam, że tak trywialnie powiem, no bo jak było kilkunastu zakażonych, tośmy zrobili ograniczenia niepotyczne, a jak jest 10 tysięcy zakażonych, a ja mówię 50, no to mówimy, no uwalniamy gospodarkę, uwalniamy kontakty. To się po prostu razem ze sobą nie jest niespójne. Musimy powiedzieć, tak, uwalniamy, bośmy opanowali sytuację. Chwytamy każde ognisko zakażenia w zarodku. I dlatego to musi trochę potrwać. Ja myślę, że takie oswajanie, chwytanie wszystkich ognisk, co trwałoby ze 3 do 4 tygodni, w 5 tygodniu moglibyśmy mówić, idźcie już do pracy, 35 dni, 40 dni i mamy po problemie, to nie znaczy, że nie mamy epidemii. Mamy ją ciągle i jeszcze tak przez może nawet lata, ale panujemy nad sytuacją i no, ja tak czasem żartowałem, można opublikować listę szczęściarza, bo jeśli w Polsce będziemy mieć kilkanaście przypadków dziennie, to jest 1 na 2 miliony. No to jest to swoiste szczęście spotkać tego 1 na 2 miliony. No ale to tak, mówię, graj w to lotka, bo masz dobrego pecha. Ale to oczywiście tutaj żartuję. Natomiast nie jest to duże prawdopodobieństwo spotkać zakażonego, jeśli ich będzie 1 na 2 miliony. Rozumiem. Czy pana zdaniem państwo polskie w ogóle od strony organizacyjnej jest w stanie podołać tak wielkiemu wyzwaniu? Bo mówi pan o operacji, która wydaje mi się zakrojoną na bardzo szeroką skalę, która być może była w stanie się powieść w Korei Południowej czy w Tajwanie, gdzie społeczeństwo jest znane z dobrej organizacji, z karności, te państwa są bardzo sprawne, a Polacy, odkąd pamiętam, zawsze dosyć swobodnie podchodzą do różnego rodzaju nakazów, zakazów, nie są zbyt zdyscyplinowanym narodem, a nasze państwo niestety cały czas jeszcze nie słynie z wielkiej sprawności, czy więc ten model w ogóle jest do przeprowadzenia w
w Polsce w roku 2020? Czy nasze wszystkie instytucje czy urzędy są organizacyjnie w stanie sprostać takiemu wyzwaniu? Ja wierzę w Polaków. Proszę zwrócić uwagę, jak Polacy niespodziewanie karnie i skutecznie zachowali się na te wezwania. Natomiast no, czasami rządzący ich nie doceniają. Polacy, gdybyśmy postawili przed nimi zadanie, słuchajcie, damy radę temu, tutaj można by słowo niecenzuralne, ale musimy się zmobilizować. Damy radę, ale nie tam mało tak. Jak to hasło propagandowe szło, tylko spróbujmy się uwolnić, ale to wymaga no, takich czy innych działań. To ja wierzę, że Polacy by się zmobilizowali, szczególnie, że oparłbym tą akcję częściowo na ochotnikach. Oczywiście zapłaciłbym im, ale nie żeby posyłać w karnej misji, idziesz tam jak na stracenie. Niektórzy pracownicy ochrony zdrowia boją się naprawdę. To są ludzkie zachowania. Mało. Państwo ich nie zabezpieczyło. Wysłaliśmy żołnierzy do boju bez karabinów i bez kamizelek kuloodpornych, więc trudno się dziwić, że się po prostu wystraszyli. Ale oparłbym tą akcję częściowo na fachowcach i częściowo na ochotnikach. Stworzyć kilkaset zespołów przeciwepidemicznych, kilkaset zespołów pobraniowych, całą strukturę izolacyjną, no i na tam kilkudziesięciu laboratoriach, które by wykonywały całą dobę, i no, świątek, piątek, w niedzielę wirus też buszuje i nie ma co, w czasie świąt też nie ma co tutaj robić przerw, ale to by się dobrze wynagradzane zespoły, to jest kilka tysięcy osób, znaleźliby się w Polsce niewątpliwie, a reszta, widząc te wysiłki, na pewno by się zmobilizowała, bo mielibyśmy zadanie, słuchajcie Polacy, za 40 dni uwalniamy to wszystko i damy mu kosza, tylko i pokażemy Europie, że też nie jesteśmy gorsi niż inni, nie takie patałach jak Włochy czy tam Francuzi. My, Polacy, potrafimy. A my w takich sytuacjach często potrafimy się świetnie zmobilizować. I kiedy właśnie widzimy tego wroga i jeszcze jakiś wódz tam nam powie, słuchajcie, dajmy Znaczy, przykład, nie? przyznaję, że reakcja Polaków na samym początku pierwszej połowie marca mnie zaskoczyło. Widać było taką olbrzymią No. determinację. Ludzie się nawzajem zachęcali do tego, żeby siedzieć w domu, cały czas próbują to robić, ale mam wrażenie, że ten początkowy entuzjazm powoli opada. Coraz częściej zaczynamy widzieć jakieś niezadowolenie, coraz więcej osób zaczyna nabierać wrażenia, że żadnego koronawirusa w ogóle nie ma i że to jest jedna wielka ściema. Na pewno nie pomagają reakcje rządzących, chociażby to, co wydarzyło się 10 kwietnia w Warszawie. Też mamy cały czas do czynienia z zupełnie niezrozumiałymi decyzjami, jak właśnie otwieranie czy zamykanie lasów, albo teraz otwieranie boisk, ale tylko do 6 osób. Już więcej osób na boisku na Orliku nie będzie mogło być. To też właśnie ludzie nie rozumieją tego, jeżeli cały czas przybywa osób zarażonych, jeżeli ten szczyt się cały czas odsuwa, to jaki sens, zakładając, że rzeczywiście trzeba stosować tam to oddalenie się od siebie, ma teraz otwieranie gospodarki? Czy można to jakkolwiek uzasadnić? I czy ma pan jakieś uzasadnienie dla tego, dlaczego rząd podejmuje takie, a nie inne decyzje? Z czego one wynikają? Ja nie rozumiem wielu decyzji. Te, żeby cię w ogóle bronić, to rozumiałem. I odnośnie Polaków, to zmarnowaliśmy ten entuzjazm. Rzeczywiście, jeśli my nie widzimy perspektywy, no po co to wszystko i jak długo, a jak jeszcze minister mówi, że o wakacjach zapomnijcie, a przez rok będziemy chodzić w tych maseczkach denerwujących swoją drogą. Szczęśliwie my w tej rozmowie nie musimy tego stosować, ale no, mi osobiście to, no jak trzeba, to niby trzeba. Chociaż to wszystko jest mało zrozumiałe. Jeśli przedstawimy Polakom jasny plan, ja myślę, że jeszcze ten entuzjazm do tej walki można byłoby pobudzić, ale on musi mieć też swoje granice. Nie można mówić, że to w nieskończoność tak będziemy się męczyć. No to. Ale jeśli postawimy granice, jeśli zrobimy tak, to będzie tak i tak i tak, to dałoby się to, myślę, zrobić. Jest to trudniejsze w tej chwili niż było, ale z drugiej strony i o tyle łatwiejsze, że ludzie wszyscy powoli mają już dość tych wszystkich ograniczeń i bardzo je rozumieją. Przyznam, że jeśli chodzi o ocenę tej całej epidemii, to nie sposób w tej chwili powiedzieć, czy Szwedzi nie mieli racji, czy mieli rację Koreańczycy, ale myśmy poszli drogą ograniczeń, czyli musimy pójść drogą islandzką, czy tam koreańską, tam tajwańską.
bo myśmy już zaczęli tą drogę. My nie możemy teraz powiedzieć, a teraz wszystko do niczego, teraz zaczynamy inaczej. Idziemy drogą szwedzką. No to się już nie da, za bardzo ludzi wystraszyliśmy. Więc Ale jest teraz. to niemożliwe politycznie, czy jaka jest przyczyna, która uniemożliwia przyznanie się na przykład do błędu? Bo ja cały czas biorę pod uwagę na przykład, że to stopniowe odmrażanie gospodarki i wypuszczanie ludzi z domów na krzywej wzrostowej jeszcze jest No takim właśnie. cichym przyznaniem się do błędu, że oni wprost tego nie powiedzą, ale widzą, co się dzieje, że nie da się w nieskończoność odsuwać wzrostu zachorowań, że kiedy się poluzuje, to te zachorowania wcześniej czy później eksplodują. I być może jest to takie ciche przyznanie się do błędu i pójście drogą szwedzką, ale wiedzą, że nie mogą tego otwarcie zakomunikować. Czy to jest możliwe? No myślę, że takiej tu przemyślności nie ma, ale takiego pomysłu wprost. Natomiast no to jest znów wybranie takiej nijakiej drogi. Ani szwedzką, ani koreańską, jakąś taką, no tutaj troszkę, tam troszkę. No na Boga, no weźmy się do roboty, zróbmy jakiś sensowny plan, pokażmy wyraźną perspektywę, bośmy jednak słusznie może Polaków wystraszyli. Swoją drogą, badanie tam, kilka badań, dwa bodajże już na świecie zrobione, które były na populacji ogólnej robione, jakkolwiek na tysiącu, ale odpowiednio dobranej populacji, wskazywały, że umieralność, czyli ten populacyjny skutek jest niski, jest rzędu taki jak przy grypie. To już w ogóle byłoby, po cośmy tą żabę jedli, ale to są niektóre badania, inne pokazują, że jednak śmiertelność może być, umieralność może być bliższa 1%. Więc tu jeszcze to są bardziej rozważania naukowe. Wybraliśmy jakąś drogę i z tej drogi musimy jakoś wyjść, musimy ją kontynuować. Nie można się odwracać, mówić, a tak było, a jutro zaczynamy inaczej. Więc tu trzeba, ja proponuję pewien zakręt na tej drodze, żeby całkiem, no bo jakie będzie zaufanie do rządu, kiedy powie, że a to wszystko była bzdura. Nie, ja też nie mówię, że to była bzdura. Tylko tak nie można. No, trzeba postępować racjonalnie i to ciągnąć w jakiś sposób, wychodząc z tego zakrętu w inną stronę. Ale to trzeba te działania podjąć i no, taka bierność, która w tej chwili jest, no, mnie obezwładnia. I jak pan sam zauważył, jestem w koalicji rządzącej, ale mówię teraz troszkę nie tak jak może minister, no bo ja nie mogę słuchać tego, bez wolności, takiego bezradności, no jest źle i będzie jeszcze gorzej. No zróbmy na Boga coś, bo albo puścimy to drugą szwedzką, ale to wtedy po cośmy tą żabę od początku jedli, prawda? Znaczy, ja tu wytłumaczenie jakieś mam. O ile nie zgadzam się z obecną taktyką, uważam, że jest ona błędna, o tyle jestem w stanie zrozumieć, że na samym początku, kiedy jeszcze nie mieliśmy wielu danych, kiedy operowaliśmy na olbrzymim poziomie niepewności, to zawsze, gdy nie wiemy, co się dzieje, to lepiej zachować się ostrożniej No niż tak, nieostrożnie. To jest zgadzam tak, jak się. jedziemy samochodem i nagle tracimy widoczność, no to staramy się wyhamować, ponieważ nie wiemy, czy w coś przypadkiem zaraz uderzymy. W związku z czym rzeczywiście na samym początku jestem w stanie zrozumieć, że rząd trochę nadreagował, ale mamy teraz już koniec kwietnia. Są badania populacyjne, o których pan wspomniał. Mamy badanie z Santa Clara w Kalifornii, według którego liczba osób rzeczywiście zarażonych, która dysponuje teraz przeciwciałami, jest 30 razy wyższa od tych, które są wytestowane. Mamy coraz badania ostatnio z Nowego Jorku na próbce jakiejś, z których wyszło, że już prawie 20% mieszkańców Nowego Jorku przeszło przez koronawirusa, w związku z czym pojawia się tam już odporność grupowa. Mamy podobne wyniki z Lombardii, z Niemiec, z niektórych miasteczek tam na pogranicz, z okolicy Beneluxu. Więc ja w tym momencie obawiam się takiej sytuacji, która mnie, nie ukrywam, trochę przeraża, że cały świat zachodni nabędzie tej odporności grupowej prędzej czy później. A my dopiero będziemy mieli to przed sobą, ponieważ zamroziliśmy się wszyscy. Rzeczywiście skutecznie powstrzymaliśmy szybkie rozprzestrzenie się koronawirusa. On się u nas rozprzestrzenia bardzo wolno i może się okazać, że bardzo dużo na tym stracimy, ponieważ koszty gospodarcze, jakie poniesiemy, będą u nas nieproporcjonalnie wyższe niż gdziekolwiek indziej. Wcale nie rozprzestrzenia się, przepraszam, tak wolno. Jak wspomniałem, bardzo prawdopodobnym jest, że mamy w tej chwili 50 tysięcy i dziennie zachorowuje 2 tysiące osób. Tylko proszę zwrócić uwagę, wykrywalność
populacji, jeśli będziemy robić 10 tysięcy testów, to można by założyć statystycznie, że tam będzie 5% zakażonych. Jeśli codziennie będziemy robić 10 tysięcy testów, to codziennie będzie mieć 500 zakażonych i powiemy, mamy wypłaszczenie. Jeśli byśmy zrobili tyle testów, ile trzeba, i nadążali za potrzebami, bo powinniśmy robić coraz więcej, to byśmy wtedy widzieli, czy jest wzrost, czy nie. My nie wiemy. To jest sztuczne wypłaszczenie wynikające z tego, że wykonujemy podobną liczbę testów dziennie i w tej podobnej liczbie testów dziennie statystycznie mniej więcej te kilka procent wykryć będzie, ale reszta będzie niewykryta, bo powinniśmy robić już w tej chwili dużo więcej testów i dlatego mój szacunek wynikający z ilości zmarłych, bo jeśli to jest 1% zakażonych, że śmiertelność wynosi 1%, no to wtedy mamy właśnie 50 tysięcy dzisiaj zakażonych. I coraz, a my ciągle robimy te 10 tysięcy testów dziennie, prawda? I w związku z tym na to nie będzie narastało, ale coraz większa ta, po tym, że wzrasta nam śmiertelność, przepraszam, chyba mylę z terminem umieralność, nie, to śmiertelność, bo to w tej wybranej populacji, to jeśli wzrasta nam śmiertelność, ona wynosi w tej chwili prawie 5% i zmierzamy w kierunku tych krajów, które źle, słabo testowały, słabo wykrywały. W Niemczech wynosi 3, oni też się spóźnili, ale w Czechach tam 2,5, w Islandii chyba 1%. Zbliżają się do tej prawdziwej wartości. Więc jeśli tak przyjąć, to my mamy w tej chwili 50 tysięcy, ale my ciągle wykonujemy podobną ilość testów i ciągle poza naszą obserwacją pozostaje duża grupa, no i coraz większa grupa. Więc ja uważam, że my wcale nie mamy wypłaszczenia w tej chwili, tylko po prostu jej nie rejestrujemy, nie wykonując odpowiedniej ilości testów. No właśnie. Jest pan członkiem porozumienia Jarosława Gowina. Pana formacja ma, znaczy do pana formacji należy jedno ze stanowisk wicepremiera w Polsce. Czy rozumiem, że całe pana ugrupowanie przyjęło plan Sośnierza i stanęło za nim. W związku z tym pytanie jest następujące. Jaki krąg osób faktycznie podejmuje decyzje w zakresie walki z koronawirusem? I jak to się dzieje, że plan, który jest zaproponowany przez jedną z partii koalicyjnych, nie ma żadnego przebicia i w ogóle nie jest, mamy wrażenie, analizowany albo rozważany przez osoby, które faktycznie podejmują decyzje? Faktycznie plan ten nie jest rozważany przez aktualną ekipę, chociaż jak tak czasem słucham komunikatów rzecznika prasowego, to wydaje mi się, że uważnie słuchają, po czym odpowiadają rzecznika i modyfikują informacje, które się przekazuje w zależności od zarzutów, które ja tam postawię. No ale to już tam zostawmy. Natomiast rzeczywiście nie jest, nie mamy kontaktu, stąd no ja nie wiem, jaki jest ośrodek decyzyjny w tej sprawie i żałuję, że tej dyskusji nikt nie ze mną z aktualnie rządzących nie podejmuje, chociaż upowszechniłem to i do sfer rządowych, i do sfer politycznych. No, mała to satysfakcja. Wczoraj w Sejmie to opozycja tutaj jak gdyby zgodnie poparła, tylko to nie ma przełożenia na egzekutywę, że ten plan został przyjęty. Notabene nikt inny lepszego, może innego nie przedstawił, więc mam swoistą satysfakcję. Z drugiej strony tych planów nie może być zbyt dużo, no bo one się same nasuwają. Doświadczeń światowych nie ma zbyt wiele, różnorodnych. Już niektórych widzimy, że te bierne działanie nie daje efektu, a skutecznie przytłumiono w kilku krajach te epidemie. Australia, właśnie Australii też się udało. No może mieli tą szczęśliwą sytuację, że są wyspą, więc to nie tak łatwo tam przekroczyć granicę, ale też spuścili wirusa, ale też go przetłumili dokładnie tą samą metodą, którą ja proponuję, więc mimo, że ja sam to opracowałem, to jak potem czytam inny, widzę, że myśli ludzkie idą tymi samymi torami i równolegle powstają bardzo podobne pomysły w różnych krajach. Mam satysfakcję, że nie jestem sam, chociaż szkoda, że nie
w Polsce. Nie wiem, dlaczego z takim uporem, godnym lepszej sprawy, pomija się dyskusję nad moim programem, ale w końcu i tak go pewnie będziemy realizować. No, tylko że szkoda, może jeszcze ostatnia taka tutaj w tej części dygresja. My nie mamy tyle czasu. My nie jesteśmy bogatym krajem, który sobie może pozwolić na zużywanie zapasów nie wiadomo jakich. Niezależnie od tego, gdybyśmy nawet mieli te zapasy, to po co je marnować? Ale ja uważam, że czekają nas dużo gorsze rzeczy związane z gospodarką. Funkcja czasu jest tu bardzo istotna. I dlatego z taką niecierpliwością i coraz bardziej zdecydowanie no, staram się wzbudzić tą dyskusję, żebyśmy w końcu poszli do przodu, bo jeśli nawet mój plan okaże się nie do końca skuteczny, to sprawdźmy to na Boga, a nie czekajmy i ola Boga, no co to będzie z nami, nie? I tam będziemy chodzić, na wakacje nie będziemy jeździć, maseczki będziemy przez rok nosić. No, spróbujmy inaczej, chociaż spróbujmy, bo każdy dzień podobno przynosi nam miliard straty. Ja na ten mój plan bym potrzebował kilkaset milionów, na cały plan. No, nie wiem, szczerze w tej chwili, bo to życie by modyfikowało, ale gdybyśmy nawet na ten plan miliard wydali, to jest jednodniowa strata. Więc warto ją wydać, nawet nie będąc pewnym w 100%, że to przyniesie efekt. Dokładnie. Też uważam, że jakakolwiek inna metoda walki z koronawirusem będzie niesamowicie znacznie tańsza od tego, co się dzieje obecnie, chociażby próba izolowania osób starszych, tak żeby w ogóle nie zachorowały, dostarczanie im jedzenia i wszelkich zakupów przez państwo też wyszłoby znacznie taniej niż to, co się dzieje teraz. Mam wrażenie, że wybraliśmy najdroższą metodę walki z wirusem. W każdym razie ciężko jest mi inną, droższą sobie wyobrazić. A na pewno by się znaleźli wolontariusze, którzy by weszli w tę akcję. Niektórzy ludzie aż się prosili, bo chcieliby pomóc komuś, prawda? Mają ten altruizm w ludziach jednak też w jakimś procencie tkwi i wykorzystajmy to, oni by tych starszych zaopatrzyli, to powstałyby nowe, dobre więzi międzyludzkie. Ta epidemia mogłaby mieć niespodziewanie dobre efekty, nawet tam, gdzieśmy się tego nie spodziewali, tylko to dobro, które w nas tkwi i te umiejętności, które tkwią w Polakach, wykorzystajmy. Pozytywnie. Skoro pana plan się nie przebił w obozie rządzącym, to jakie były do niego największe zastrzeżenia? Co się nie podobało osobom, które podejmowały decyzję? Nie było żadnych zastrzeżeń. Milczenie. Czyli czy jest możliwe, że plan został odrzucony z jakichś przyczyn politycznych? On nie został ani odrzucony, ani przyjęty. On nie był rozpatrywany. I zaczęło Ale się... To, więc... Przepraszam... Bo nie rozumiem. To znaczy, że nie był rozpatrywany. To znaczy, że nawet nikomu nie chciało się włożyć odrobinę wysiłku w analizę, czy ten plan ma sens. Został z góry odrzucony tak po prostu, bez dyskusji. Nie, już wiem, że no kilka ośrodków decyzyjnych wyraziło zainteresowanie, ale robiono to raczej w sposób nieskoordynowany i nieoficjalny. Wiem, że będę miał rozmowę z panem prezydentem Andrzejem Dudą też w tej sprawie. Różne ośrodki wyraziły zainteresowanie, ale to nie wiem, jakiś paraliż decyzyjny tutaj nastąpił. I bardzo było też dla mnie zaskakujące i dziwne cały taniec wokół zakupu testów. To też budziło zastanowienie. Ponad miesiąc temu przedsiębiorca z Polski zaproponował sprowadzenie miliona testów, tych najlepszych genetycznych, trójgenowych. Zaproponował za bardzo niską cenę, kilkanaście dolarów za sztukę, razem z urządzeniami. I gdyby to za jego ofertą pójść, jeśli była wiarygodna, to moglibyśmy już w tej chwili mieć wydolność około 50 tysięcy dziennie na dobre, sprawne sprzęcie. I jego oferty nikt nie rozpatrzył. Nikt nie rozpatrzył. Ja czułem wielki opór, niezadowolenie z tego, bo w pewnym momencie ja go poznałem przez internet, więc nie znam faceta. Przepraszam, tak trywialnie o nim mówię, ale wyraźną niechęć i agresję wzbudziło to, że śmieliśmy, a on w szczególności, przedstawić jakąś ofertę zakupu testów. To jest zagadkowe. No,
Potem, no nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć, ale mnie to zaskoczyło i byłem Rozumiem. persona non grata, bo marudzi, że można kupić milion testów. No potem sprowadzamy jakieś 800 tysięcy testów i proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Sprawdzamy, czy one są wiarygodne. Na Boga, no chwilkę. Już kupiliśmy w Korei jakieś testy, ale teraz Państwowy Zakład Higieny i Szpital na Szaserów, tak, sprawdza, czy one są wiarygodne. No to o co tu chodzi? No, pierw kupujemy i potem dopiero sprawdzamy, czy ten kot w tym worku siedzi, czy nie. No, to podobno kupiliśmy tylko część, a reszta będzie, jeśli się okaże, wiarygodne. No, ale o co tutaj chodzi? No, niestety na takich kryzysach różne powstają, jak to przywołuje Wokulski w lalce, też się gdzieś tam kiedyś na czym wzbogacił, nie? To jest normalne, no ale tu dziwne są to dla mnie działania. No i tyle. I coś zawiesiło mi się chyba połączenie internetowe na chwilę, na szczęście dalej jesteśmy razem. Jeżeli pana propozycja została tak odrzucona prawie że bez żadnej dyskusji, to rozumiem, że oznacza to, że rząd ma jakieś bardzo silne wsparcie eksperckie, ma jakieś organy doradcze, które doskonale wiedzą, co należy robić i nie potrzebują żadnej pomocy z zewnątrz. Też nie bardzo potrafimy. Ja nie wiem, gdzie jest zaplecze eksperckie rządu. Rządu Ministerstwa Zdrowia w szczególności. Bardzo trudno się dowiedzieć, kto personalnie. W większości krajów to są te komitety doradcze, są jasne, wszyscy wiedzą, do kogo mieć potem pretensje. W Niemczech Instytut Kocha, tam określeni fachowcy w niektórych krajach, w Szwecji za to odpowiedzialny jest tam, nie wiem jak to stanowisko się nazywa, lekarz naczelny kraju i on na siebie wziął ciężar tego stanowiska szwedzkiego, odważnego, może mają rację. I tam są to osoby znane z imienia, nazwiska. U nas jest minister, ale jego zaplecze eksperckie jest mi nieznane. Czuję coraz bardziej zdezorientowany, ponieważ cały czas miałem przeświadczenie, że pan jako poseł koalicji, znaczy poseł wchodzący w skład Zjednoczonej Prawicy, którego partia ma osobę na stanowisku wicepremiera, chociażby powinien jeszcze osoba, która wyszła z taką inicjatywą, żeby swój plan ułożyć, jak sobie poradzić z koronawirusem, powinien chociaż wiedzieć, kto doradza naszemu rządowi, ponieważ jestem przyzwyczajony do tego, że w nauce, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to go przedstawia, następnie poddaje go krytyce po to, żeby wykryć słabe punkty, ponieważ zawsze pomysły mają różne albo błędne założenia, albo coś tam się nie zgadza i cała współczesna nauka jest właśnie oparta na systemie recenzji, systemie krytyki, komentarza po to, żeby móc łatwiej, szybciej dojść do prawdy i odrzucić jakieś błędne pomysły. I duży problem mam z tym, że jako zwyczajny obywatel nie jestem w stanie się dowiedzieć, na podstawie czego rząd podejmuje decyzji, kto im doradza, jakie mają modele, kto je oceniał, czy te modele się w ogóle sprawdzają, czy nie. Mam coraz większe wrażenie, że ich modele się w ogóle nie sprawdzają, o czym świadczy to ciągłe przenoszenie planowanego szczytu zachorowań na przyszłość, ale prawdę mówiąc, moje zdumienie sięga zenitu, gdy słyszę, że nawet pan nie wie, kto doradza naszemu rządowi, ani nawet pan nie wie, na podstawie czego oni podejmują decyzje. Bo skoro nie wie, rozumiem, że gdyby pani wicepremier Jadwiga Emilewicz to miała, to by na pewno się z panem podzieliła taką informacją. Czyli jest nawet możliwe, że osoba na stanowisku wicepremiera nie wie, kto w Polsce podejmuje decyzje i dlaczego podejmuje w taki, a nie w inny sposób, tak? No nie, podejmuje decyzję minister. Ale natomiast czy na czym się wspiera, no to na czyich opiniach się wspiera, to nie wiem. Wiem, może tak. Też nie ma co przesadzać z tym gronem ekspertów. Jeśli powoła pan, to już Bismarck mówił, 100 profesorów i jesteśmy zgubieni. Więc trzeba mieć jakieś zaplecze, ale jeśli wzbudzimy dyskusję 100 ekspertów, no to minister by już nigdy nie podjął żadnej decyzji, no, tylko oczywiście, że tak. Byłaby to konferencja naukowa. Więc jakąś tam drogę trzeba wybrać, tak jak ten szwedzki minister, czy jak koreański, czy ktoś. I potem by się tego trzymać, ewentualnie zrezygnować z tej drogi, jeśli ona się okazuje błędna, ale na podstawie monitorowania tego procesu. Bo my ten proces
nie monitorujemy między innymi poprzez to, że nie mamy tej bazy testowej. To jest podstawa. W każdym systemie, w każdym modelu powinniśmy mieć dobry system informacji o tym, co się dzieje z tą epidemią, a to jest podstawa, czyli dobre, wydolna struktura zbierania wymazów, tych badania tych wirusów, a to podstawa. Tej podstawy nie mamy, w związku z tym tam coś opowiadamy, jakieś chybowe historie, no ale co jakiś czas to się z panem zgadzam, to właśnie powinno być tak jak na wojnie, a na wojnie bardzo ważna jest informacja, tak żeby wiedzieć, co się dzieje, bo dopiero jak znamy stan faktyczny, mamy właśnie wywiad, to jesteśmy w stanie podejmować słuszne decyzje. I tu nawiązując do tej analogii z wojną, bo jak mamy wywiad, też mamy kontrwywiad i zawsze staramy się ukryć jakieś informacje, żeby wróg się o nich nie dowiedział, tylko no, problem mamy taki, że teraz wrogiem jest koronawirus i pytanie, czy ukrywanie przed koronawirusem naszej taktyki, czy naszego grona eksperckiego ma na pewno głęboki sens. No nie wiem, czy za tym. No, nie mogę więcej komentować, bo podzieliłem się informacją, którą mam. Nie wiem kto i mało. Ja chętnie podjąłbym dyskusję, czy mój pomysł, pan już dzisiaj, tu w czasie naszego spotkania, przedstawił wątpliwości, na przykład, czy to jest sens, czy też damy radę w takim etapie rozwoju epidemii. Ja sam już zgłosiłem wątpliwości, które mają niektórzy odnośnie danych osobowych i tak dalej, tej wolności, wolnościowe tutaj takie zastrzeżenia. Więc te zastrzeżenia no, pan przedstawił. Natomiast jak pan do studni woła i tam w tej studni nic nie słychać, no to nawet nie ma na co odpowiadać albo nawet zmodyfikować swojego planu. W związku z tym uparcie swój program forsuję jako dobry, ale nie mam tutaj żadnej weryfikacji zwrotnej. Umawialiśmy się na mniej więcej godzinną rozmowę, ale cały czas ogląda nas stabilne ponad 2000 osób, z czego wnioskuję, że rozmowa z panem jest dla naszych widzów bardzo ciekawa. Czy znajdzie pan jeszcze dla nas kilka dodatkowych minut, czy już musimy kończyć? Nie, bo proszę bardzo. Ja czasem mam wątpliwość, czy nie rozgaduję się za bardzo, no ale... Widzę w komentarzach, że ma pan pozdrowienia od Mileny Sośnierz, więc je przekazuję w to miejsce. Rodzinne pozdrowienia. I kolejne pytanie. Co pan sądzi o obowiązkowych maseczkach i o pomyśle, żebyśmy byli z nimi 2 lata? Czy to ma sens? Bo wiem, że nawet zdania lekarzy są podzielone. WHO na przykład mówi, że maseczki przede wszystkim powinny nosić osoby zarażone, a nie osoby zdrowe, ponieważ nie chroni to osób zdrowych. Tak, no taka jest ich funkcja. Te maseczki nie są filtrem, na którym się coś tam więcej zatrzyma. Natomiast kiedy nie wiemy, kto jest chory, no to każdy jest podejrzany. W związku z tym, gdybyśmy opracowali skuteczny system wyłaniania właśnie wszystkich tych zakażonych lub potencjalnie zakażonych, to wtedy reszta nie musiałaby się aż tak bardzo chronić. Wtedy by wszyscy uwierzyli, tak ledwo się pojawi taki gość, no to już go chwytamy. I tu niestety ta moja rekomendowana przeze mnie metoda 2 telefonów jednak ma sens, bo ona by, no zawsze coś za coś, no albo się uwolnimy od tych maseczek. Maseczki to jeszcze najmniejszy problem, ale tych całych ograniczeń, albo nie. Więc z jakiegoś tam obszaru wolności musimy troszkę zrezygnować. No, wojna to nie jest taki jest stan, w którym wszystko można tak całkiem bezkarnie robić. I dlatego maseczki, no to będzie dokuczliwe. No, to trzeba jak najszybciej zrezygnować. Wymyślmy, niech ktoś przedstawi inny pomysł, jak to jak najszybciej z tych ograniczeń zrezygnować. Ja przedstawiam jakiś pomysł, wydaje mi się, że możliwy do zrealizowania. I mało, posługuje się przykładem kilku krajów, bo jeśli nawet mówimy Koreańczycy wyjątkowi, no a Australijczycy, no to już tacy bardziej Europejczycy, tam są w Europie korzenie tego państwa. Islandia, no Wikingowie, no dobra, ale nawet i burmistrz miasta w
we Włoszech, we Włoszech, w bajanerskich Włoszech, uwolnił miasto od wirusa właśnie taką metodą. Przebadał 3000 miasteczko małe. Wszystkich przebadał, tych, którzy mieli wirusa, zamknęli na kwarantannie za zgodą mieszkańców. I jak ich tak potestowali, po kilku tygodniach miasto było wolne od wirusa. No, są przykłady. No, to się nie uda tak w tym miasteczku zrobić z 30-milionowym, kilkumilionowym narodem. Będą tam jednak zawsze trochę większy rozstrzał tych zachowań, ale sama idea. Ja zresztą się dowiedziałem, kiedy ten burmistrz, to jest bohater ten burmistrz. I we Włoszech to zrobił, super. Mieszkańcy się skrzyknęli, Polacy też się potrafią skrzyknąć. Mówi, kurde, damy radę tam wirusowi. Nie? Mam właśnie wrażenie, że w Polsce jest bardzo mało dyskusji na temat właśnie strategii, jaką należy przyjąć, żeby walczyć z koronawirusem. Mamy pana plan, mamy model Krzysztofa Szczawińskiego, który prezentowałem tu kilka dni temu, ale mam wrażenie, że politycy w ogóle nie zastanawiają się, jakie decyzje należy podejmować, żeby ograniczyć problem, a prawie cała polska klasa polityczna skupia się tylko na tym, czy należy przeprowadzić wybory, czy ich nie należy przeprowadzić, czy one mają być korespondencyjne, czy niekorespondencyjne. Z czego wynika to, że politycy, czyli ludzie, którzy zawodowo zajmują się podejmowaniem decyzji, czy układaniem jakichś strategii, jak państwo ma działać, w ogóle uciekają od tematu walki z koronawirusem, tylko skupiają się na temacie z punktu widzenia zdrowotnego zupełnie nieistotnym, czyli wyborach. No i mnie też dyskusja o wyborach denerwuje, bo właśnie, gdybyśmy skutecznie przeprowadzili tę akcję tak, jak proponuję, i ona byłaby skuteczna, a na początku byłaby bardziej skuteczna, prawdopodobieństwo skuteczności było większe, bo była mniejsza populacja zakażonych. Więc wtedy prawdopodobnie wybory mogłyby się odbyć zupełnie normalnie, na karteczkach jeszcze, no i chodząc do urn. No ale woleli się zajmować czymś innym, bo to no to jest problem fachowy, no i niestety to jest problem fachowości. Politycy się znają na wszystkim. Ja, proszę zwrócić uwagę, nie wypowiadam się na każdy możliwy temat. Co pan sądzi tam o rybołówstwie? No nie wiem, nie sądzę nic. Ale są politycy, którzy na każdy temat, co pan im zada na pytanie, to potrafią odpowiedzieć. Ja nie wiem, skąd oni taką wiedzę mają, ale pewnie są bardziej tutaj obrotni. Ja jestem może mniej tutaj jakiś obeznany ze wszystkim i dlatego nie wypowiadam się w każdej sprawie, w której mnie ktoś zapyta, ale tej, na której się znam, to się staram wypowiedzieć. No, jeśli mamy wiedzę ogólną i taką powierzchowną, no, to wtedy być może na tym polega problem, że ja sięgam jednak do meritum, ja się odwołuję do jestem lekarzem z wykształcenia, więc się o rzeczy wiem, o czym mówię, tak mi się przynajmniej wydaje. No, i organizatorem ochrony zdrowia, ja mam za sobą doświadczenia organizacyjne. Jak mało kto, zorganizowałem kasę chorych w ciągu najkrótszego czasu w Polsce, jak wprowadziliśmy system kartowy, jeden z pierwszych w Europie też. Ja też uważam, że Polacy też mogą dać przykład Europie. My nie jesteśmy tacy, że tylko musimy patrzeć to, co nam na zachodzie. My potrafimy też, tylko nasi przywódcy nie zawsze potrafią, nie mówię konkretnie o jakimś tam nazwisku, ale nie zawsze potrafią wykorzystać potencjał Polaków, który jest moim zdaniem duży. Nasi informatycy też potrafią na Zachodzie robić karierę, a w Polsce jakoś tam nie zawsze wychodzi. Więc wracając do kompetencji braku dyskusji, no nie wiem, skupiamy się na wyborach, o tym każdy może coś tam powiedzieć, jestem za albo przeciw, dlaczego, no bo coś tam tego. Natomiast bo niezależnie od wszystkiego, wybory na przykład korespondencyjne, no siłą rzeczy, to już nie trzeba filozofa, na pewno są bezpieczniejsze. Że można przenieść na tykarce wirusa, to też jest możliwe, oczywiście. Rzadko ten wirus tak łatwo się tam nie utrzyma, ale też troszeczkę. No i taka dyskusja o wszystkim albo niczym, zamiast się zająć, ale dyskusji o metodzie, czy my aby aktualnie wykorzystujemy najskuteczniejszą metodę do walki z koronawirusem. Czy ministerstwo robi dobrze? To jak gdyby przyjmiemy, że na pewno dobrze. No. I dla mnie była bardzo frustrująca dyskusja o tym, dlaczego wy nie chcecie kupić tych testów, które tam wam zaoferowano. To była jakaś
tajemnicza sprawa, no ale tym też nikt nie podejmował dyskusji, tylko nie, bo nie. Dlaczego nie? No bo nie. No to nie. Czy w innych sprawach już nie dotyczących koronawirusa decyzje w obozie Zjednoczonej Prawicy też są podejmowane według tego samego modelu, z którym mamy, który pan omówił w przypadku koronawirusa i epidemii? No widzi pan, tutaj powiem nie wiem, bo nie wiem, czy ten sam w swoim obszarze ochrony zdrowia jestem krytyczny do sposobu, nie tylko zresztą w sprawie koronawirusa. Ja swego czasu byłem przeciwny ustawie o sieci i przewidziałem, to nie było jakieś tam czarodziejstwo. Ja wiem, jakie ma cechy finansowanie budżetowe zakładów opieki zdrowotnej, a ustawa o sieci wprowadzała budżetowanie i powiedziałem, w budżetowym systemie pacjent stanie się persona non grata, bo po co nam pacjent, kiedy budżet i tak już mamy. Więc oczywiście w uproszczeniu to mówię. Więc niektóre rzeczy, zamiast tej ustawie byłem przeciwny, no ale nie było też dyskusji, no chcemy, to mamy. Podobnie zresztą z rezultatami niektórych działań. Niektórzy by chcieli, żeby powszechna służba zdrowia była dobrze dostępna, żeby tutaj niektórzy z kolei też bardzo są za tym, żeby Polski się rozwijał kapitał. Natomiast ustawa o sieci, niektóre normy, które wprowadzamy, powodują, że świetnie się czuje w tym kapitał zachodni i te oligarchiczne, korporacyjne struktury tutaj się zagnieżdżają, mają się lepiej w niektórych sytuacjach niż to, co byśmy chcieli czasami robić. Służba zdrowia to typowy obszar, w którym może się rozwijać Polska, klasa średnia, a robimy wszystko, żeby się nie rozwijało. A to jest zupełnie inna dyskusja, więc tutaj. A jeszcze jedno pytanie. Co pan sądzi o obowiązkowych szczepieniach na koronawirusa? Ponieważ chyba zdaje się Andrzej Duda powiedział, że jest to dobry pomysł, żeby przymusowo wszystkich zaszczepić na koronawirusa. Ja przyznaję, że trochę mi to się nie podoba, raz z punktu widzenia wolnościowego, ponieważ nie chciałbym, żeby ktoś mnie szczepił pod przymusem. Uważam, że jeżeli ktoś chce się zaszczepić, to powinien to zrobić, a zdecydowana większość ludzi tak się by nie chciała zaszczepić, więc ten problem jest trochę sztuczny, to znaczy wyszczepialność tak byłaby bardzo wysoka, gdybyśmy ludzi przymusowo nie szczepili. A poza tym wydaje mi się, że szczepienie całej populacji niesprawdzonej i do końca i nowej szczepionki tworzy pewne ryzyko systemowe. I czy z pana punktu widzenia wprowadzenie przymusowych szczepień na koronawirusa, jeżeli one się w ogóle pojawią, jest słuszne? Ja uważam, że akcja informacyjna o koronawirusie jest tak upowszechniona, społeczeństwo tak się zapoznało z tym schorzeniem, że tu należy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zaproponować ubezpieczenie, szczepienie dobrowolne. Polacy są już tak uświadomieni w tej sprawie, że niech podejmują dobrowolne decyzje i myślę, że zdecydowana większość Polaków się tutaj zaszczepi w dobrowolnym systemie. Tu byłbym zaraz za, bo uświadomienie jest tutaj przepotężne. Niestety w innych schorzeniach, kiedy uświadomienie jest mniejsze, albo też i skutki zdrowotne, bo na przykład gruźlica ma wysoką śmiertelność, to nie tak w tym koronawirusie, więc tam ta walka z gruźlicą była, przy pewnym problemie upowszechnienia wiedzy swego czasu, bo to są lata tam powojenne, międzywojenne, powojenne, więc w przypadku takich poważniejszych schorzeń, które mają większe skutki zdrowotne, no to i czas, w którym to było wprowadzane, usprawiedliwiał obowiązkowość. No, natomiast w sprawie koronawirusa społeczeństwo zostało uświadomione no, doskonale i myślę, że tu dobrowolność, umożliwienie tego, myślę, że masowo pójdą do szczepienia wszyscy bez obowiązku. Może jeszcze ostatnie pytanie, tak już na
takie bardziej różniejsze. Jak się pan dogaduje ze swoim synem Dobromirem Sośnierzem, bo obaj panowie jesteście posłami, on takiej opozycji, takiej bardzo radykalnej, tak mi się wydaje, względem PiS-u. Dobromir jest libertarianinem, z kolei pan jest członkiem Zjednoczonej Prawicy. Czy w wielu sprawach mają panowie zupełnie różne zdanie? No, poglądy syna też nie wzięły się z powietrza. Wychowywał się w odpowiedniej atmosferze. Nasza różnica zasadnicza polega na tym, że ja jestem jeszcze pragmatykiem i uważam, że czasami coś trzeba spróbować zrobić i niekoniecznie w czystej postaci. Syn uważa, tak jak główną tę różnicę widział, że trzeba w czystej postaci dane rozwiązanie wprowadzać. No i to ta różnica pragmatyzmu. Chcąc nas ma rację? Nie wiem. I mimo wszystko udało mi się przemycić w swojej działalności jako lekarz, jako organizator ochrony zdrowia, szereg rozwiązań, które by niektórzy nazwali liberalne, wolnorynkowe, ale ja ich nigdy tak nie nazwałem. Jeśli powiemy, słuchaj, czy to jest dobre? O, dobre, no to zróbmy to. Ale jak powiem, zróbmy liberalne rozwiązanie. O nie, 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 broń Boże, to ta ideologia. Zróbmy coś, co jest dobre i pożyteczne. A jak to się klasyfikuje na rynku politycznym, to zostawmy późniejszemu osądowi. I dużo łatwiej jest wprowadzać rzeczy racjonalne, a najczęściej prawica ma pomysły racjonalne. Niż nazywać i definiować i doktrynalnie je wdrażać. I tutaj się może z Dobromirem różnimy, chociaż też nie tak bardzo. Rozumiem, to jest bardzo stary spór, czy właśnie należy postawić na ideowość, też próbować trochę bardziej postawić na pragmatyzm. Ja przyznam, że pamiętam pana jeszcze z czasów, kiedy byłem nastolatkiem, właśnie po całej Polsce rozeszła się informacja, że jest jakaś śląska kasa chorych, gdzie wszystko wygląda zupełnie inaczej niż gdzie indziej, że są te karty i że w jednym miejscu komuś udało się zrobić taki krok do przodu. To jest jedno z moich pierwszych takich wspomnień politycznych właśnie. Tylko pytanie jest takie, czy rzeczywiście kiedyś może było tak, jak ta Polska jeszcze kilkanaście lat temu, że taki pragmatyk rzeczywiście mógł coś dobrego zrobić, miał jakąś siłę przebicia, bo ważne dla polityków było to, co działa, a nie to, co oferuje ktoś z naszego obozu politycznego. Czy nie ma pan wrażenia, że przynajmniej w ciągu ostatnich kilku lat osoby, które postawiły na pragmatyczną współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, mają trochę mniejszą siłę przebicia i ten ich pragmatyzm kończy się może porzuceniem jakiejś idei, ale niestety nie przekuwa się w realne sukcesy. No i pan, niestety wszyscy tak się odżegnują, że homo sovieticus to już minęło, ktoś nam ogłosił, że skończył się komunizm w Polsce albo coś. Nie skończył się. I to nie tylko w Polsce, na świecie. Polacy zresztą czasami są bardziej nawet jako w życiu codziennym. Polak jest liberałem gospodarczym. Jak zaczyna wypowiadać się w tłumie, to zaczyna socjalizować ile leży. No więc tu jest pewien problem, bo niestety szereg, to co w ostatnich latach, ale to nie jedna formacja, to Platforma mianująca się partią liberalną wprowadziła mnóstwo socjalizmu do ochrony zdrowia. Oni właśnie wytyczyli tą drogę, którą potem rząd Zjednoczonej Prawicy kontynuował. Ale to niby ci liberałowie gospodarczy brnęli w socjalizm ile wlezie. No, no i trudno. No, tak się stało. Ale tu właśnie jest no, problem, że ludzie nie rozróżniają, nie trzymają się jakichś tam, nie mają tego kręgosłupa, albo inaczej jeszcze. Kilkadziesiąt lat gospodarki planowej komunizmu w Polsce jednak odcisnęło, czy to uświadomione lub nawet nieuświadomione wpływy umysłach i ich nie da się tak całkiem pozbyć. Ludzie tego nie rozróżniają. W ogóle u nas mało jest dyskusji o socjalizmie, komunizmie, gospodarce. To wszystko takie łatki. Myli się liberalizm z libertynizmem zupełnie niepotrzebnie. No ale to, żeby skompromitować liberalizm, to się mówi o
o libertynizmie obyczajowym. No i ludzie nie rozróżniają, że to jest propaganda, że to jest nieprawdziwe. No. Bo małe jest uświadomienie w tym zakresie. No. I dlatego no, ten socjalizm ciągle w nas tkwi. Kiedy nie wiemy, co zrobić, ja to obserwuję wśród wielu polityków z różnych stron sceny politycznej, że jak nie wiedzą, co zrobić, to odwołują się do wzorców państwa tego ubiegłego. Przecież tam to tak działało, nie? Za komuny to tak było, widzą, że to tak działało, no to zróbmy coś podobnego, ale nie mówią tego w pełni świadomie, bo tamto im wydaje mi się bezpieczne. Wejść na obszar zupełnie nieznany, nowy, no to jest niebezpieczne. A tam widzieliśmy, że to państwo komunistyczne, jakie było, ale działało. No. No działało, coś tam zrobiło, te drogi pobudowało, jakieś koleje, jakieś huty powstawały, więc to życie pokazało, że to działa. Jak działa, tak działa. Bankrutuje, ale coś tam robi. I to jest, tu mamy w pamięci, niektórzy mają ten wzorzec. Tak, on działał. A jak robimy całkiem coś nowego, o cholera, może nie zadziała. Gdzie to tak działa? Czasem się pyta, a czy w którymś państwie to już było? I jak ja wprowadzamy karty w chacie chorych, no to nie było w Europie takiego doświadczenia. I mimo to wprowadziłem, zadziałało i teraz staje się pewnym wzorcem. Pan sam mówi o tym się mówiło w Polsce. A ja byłem całkowicie na nowym polu. I wziąłem to na siebie. Warto było, bo teraz To wszyscy był mówią, przykład europejski że to polski. był przykład dla Europy. Gdybyśmy my wtedy nie zawrócili z tej drogi, właśnie w kierunku, którą tam minister Łapiński swego czasu zrobił zawrót, a inni potem to zawrócenie kontynuowali, to byśmy byli prawdopodobnie przykładem dla Europy. Nasz system, który pozwalał zbierać dane, to w tej chwili się mówi o sztucznej inteligencji. Myśmy wtedy tworzyli system sztucznej inteligencji dzięki bazie danych, którą zbieraliśmy. I Recepty być od może dawna. e-recepty to były u nas już powszechne dawno, dawno temu, 20 lat temu. Teraz to wprowadzamy. No ale niestety zawróciliśmy w głowie, zawróciliśmy z tej drogi, no bo niektórym się potem wydawało, że to jest jakieś, za daleko idziemy, to jest niebezpieczne, to jest nowe. Wróćmy do obszaru, który znamy i niech minister panuje nad systemem, wprowadzamy jednolity system państwowy. No i to tak jakoś poszło. Bardzo. Ale to bardzo dziękuję panu za bardzo miłą i szczerą rozmowę. Myślę, że Dziękuję. powinniśmy ją kończyć, bo gdy na moje pytanie o praktykę jakby rządzenia zaczyna pan mówić o komunizmie, to myślę, że powinniśmy się w tym momencie zatrzymać, żeby nie robić panu niepotrzebnych problemów, bo mam Tak wrażenie, że jest. w trakcie naszej rozmowy zyskał pan naprawdę wielu sympatyków wśród wyborców Konfederacji, ale być może stracił pan kilku fanów w obozie Zjednoczonej Prawicy. A No, w nie, każdym razie. myślę, że nie wśród posłów jest wielu mamy też zwolenników, ale to jest odwieczna walka. Pan mówił o pragmatyzmu z czystością doktrynalną, ale odwieczna walka tych interwencjonistów lub tych socjalistów z rynkowcami, bo to tam może złe słowa tutaj używam. To są stałe konflikty i one występują we wszystkich formacjach politycznych w Sejmie. Każda formacja, która jakoś się tam nazywa, ma w sobie i lewicowców, i prawicowców w różnym procencie, ale to występuje wszędzie, bo u nas nie ma jasnej dyskusji światopoglądowych. I dlatego są epitety, są jakieś tam łatki przypinane różnym ugrupowaniom. No i tak jak ten liberalizm, który się ludziom mierza z libertynizmem. No i już nie ma dyskusji. Nie? Jeszcze raz naprawdę bardzo panu dziękuję Dziękuję. za rozmowę. Była to zupełnie inna rozmowa niż miałem do tej pory okazję przeprowadzać z członkami koalicji rządowej. Normalnie No widzi poziom pan. emocji jest znacznie wyższy, a to naprawdę było bardzo sympatycznie, bardzo szczerze, Dziękuję. tak myślę. Więc naprawdę bardzo dziękuję w imieniu wszystkich swoich widzów za rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. To była rozmowa z panem posłem Andrzejem Sośnierzem. Mam nadzieję, że była dla wszystkich interesująca. Cały czas utrzymywało się około
2000 widzów, więc myślę, że tak. Jeżeli macie pomysły, kogo powinienem zaprosić na kolejne tego typu rozmowy, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że uda nam się zaprosić jeszcze kilka ciekawych osób. Mam też wielką nadzieję, że wypowiedzi pana Sośnierza za bardzo mu nie zaszkodzą w jego drodze politycznej, ponieważ mam wrażenie, że niezbyt pochlebnie wypowiadał się o obozie rządzącym i być może ujawnił trochę więcej niż powinien, za co powinniśmy zresztą być mu bardzo wdzięczni. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za obecność i widzimy się na kolejnym live'ie. Dobranoc.